Szanowni Państwo, zapraszam do lektury kolejnego numeru tygodnika Najwyższy Czas. To jest już 24, 25 numer w tym roku, poświęcony luterańskim źródłom komunizmu, a konkretnie filmowi Grzegorza Brauna na ten temat, który jest w produkcji i prawdopodobnie będzie jego premiera w rocznicę reformacji na jesieni 2017 roku. To jest zresztą jakiś paradoks, że 2017 rok to jest nie tylko setna rocznica rewolucji bolszewickiej, ale to jest także 500. rocznica rewolucji protestanckiej. Grzegorz Braun produkuje już kolejny swój film. Robi to za prywatne pieniądze, robi to troszeczkę właściwie w podziemiu. Dlaczego? Dlatego, bo dostęp do tych oficjalnych kanałów produkcji cały czas zablokowany jest przez to stałe towarzystwo z moją ulubienicą, panią Agnieszką Holland na czele. Oni, ci lewacy, cały czas mają dostęp do pieniędzy, cały czas są w tych wszystkich gremiach, które znają pieniądze i oni sobie nawzajem krzyżowo te pieniądze przyznają, a tacy ludzie jak Grzegorz Braun cały czas muszą kręcić za własne pieniądze, nie mając pewności, gdzie to właściwie zostanie wyemitowane. Prawdopodobnie ten film będzie emitowany po prostu w jakichś klubach studyjnych, podczas jakichś spotkań otwartych, natomiast nie trafi do otwartej dystrybucji. Oczywiście obym się mylił. Myślę, że pora to zmienić. Pora, żeby to tak zwana dobra zmiana dotknęła też sferę kultury, żeby przestać produkować kolejne gnioty pani Holland, żeby wreszcie Grzegorz Braun miał możliwość zrobienia swojego debiutu fabularnego, bo już zrobił tych filmów dokumentalnych bardzo dużo, natomiast na fabułę z przyczyn organizacyjnych i z przyczyn niemożliwości, braku możliwości dojścia do tego systemu, który jest w tej chwili cały czas zablokowany przez to lewackie środowisko, no cały czas nie doszło. Także ja mu kibicuję, a w tym numerze tygodnika Najwyższy Czas zapraszam do przeczytania wywiadu, w którym on opisuje, czym była ta rewolucja protestancka, a naprawdę nie była ona wcale czymś dużo lepszym od rewolucji bolszewickiej, być może nawet gorszym.